Witam wszystkich Państwa zaprzyjaźnionych z naszą kliniką. Cieszymy się, że się możemy tu spotkać. Artur powiedział, że może to jest ostatnie spotkanie w tym miejscu. No, formalnie zdaje się rzeczywiście tak, bo przez grudzień będą święta, więc chyba będzie nam trudno. Aczkolwiek, jak rozumiem, ta sala i półoddział Kliniki Hematologii będzie przez najbliższe może roga dwa tutaj, więc nie wiem, czy tej sali nie wykorzystać, ale w zależności od tamtejszej sytuacji. Proszę Państwa, rzeczywiście to jest, Artur powiedział, historyczne spotkanie i nie tylko dlatego, że być może ostatnie w naszej tutaj 70-letniej kliniki, bo powstała w 1950 roku, jak Państwo wiecie, po wszystkich naszych dotychczasowych uroczystościach 50-lecia, 65-lecia kliniki, którą obchodziliśmy, a jak wiecie, w przyszłym roku będzie, Arturze, właśnie pan profesor Sacha, to powinien powiedzieć, 70-lecia naszej kliniki w roku 2020. Ale nie tylko te historyczne momenty są ważne. Ważny jest temat dzisiejszy. Patrycjo, bardzo Ci dziękuję, że podjęłaś się takiego tematu aktualnego stanu i historii przeszczepu szpiku, rozumiem, w Krakowie i w Polsce. Bo też możemy powiedzieć, że przyczyniła się nasza klinika do rozwoju transplantologii polskiej. A to, że tu w tej naszej klinice w 58 roku, czyli dokładnie 60 lat temu, rzeczywiście tutaj siedzący, a właściwie patrzący na nas profesor Aleksandrowicz i profesor Bicharski zdecydowali, aby u 50-letniej Marii Jaremie, o której wspaniała monografia w tej chwili wyszła, przeczytałem ją od deski do deski, mimo że ma 60 stron, nie, ma 600 stron, bardzo Państwu polecam, żeby u tej Jaremianki, która miała bliźniaczą siostrę, jednojajową, Nunę, aby od niej dokonać przeszczepu szpiku. Oczywiście odbywało się to na świetlicy naszej kliniki, którą możecie zobaczyć. I ta idea, aby przy braku badań zgodności tkankowej HLA, aby uratować osobę, która miała już w swojej przebiegu CML-u, czyli przewlekłej szpikowej, leukocytozy rzędu 200 i 300 tysięcy, gdzie była wysłana najpierw przez profesora Aleksandrowicza do Paryża, gdzie słynny jego przyjaciel, tu bywający w klinice, profesor Jean Bernard, podawał busulfan, uzyskając spadek leukocytozy, zmniejszenie śledziony, ale w końcu doszło do zaostrzenia blastycznego i właściwie była jedyna szansa próby transplantacji szpiku, a właściwie przeszczepienia, podania do żylnego i do szpikowego materiału od bliźniaczej siostry. To nie dało dużego efektu, nie było wtedy czynników wzrostu, sterylnych warunków, leków przeciwinfekcyjnych itd., itd. i nie mogło właściwie się udać. Ale sam pomysł, który tu powstał, który został zrealizowany, jest dokładnie opisany w literaturze, to wydaje mi się, że powinniśmy się chwalić, że to u nas miało miejsce. Jak pamiętacie, słynny artykuł w Acta Hematologica, białaczka o dwóch jednojajowych bliźniaczych sióstr, próba leczenia przeszczepianiem szpiku. Państwo, to się w tym miejscu odbywało. To miejsce opuszczamy po tylu latach, ale myślę, że pamięć w nas, następców tych wielkich dwóch naszych nauczycieli, których mieliśmy szczęście naśladować, rozwijać ich myśl, którą się udało zrealizować. Patrycja o tym powie pewno w 1997 roku po raz pierwszy u pani Stasi Kowal, naszej pierwszej przeszczepianej osoby, która żyje do dziś z ostrą białaczką limfoblastyczną, jest jedną z przewodniczących Towarzystwa Chorych po Przeszczepie Szpiku. Proszę Państwa, tyle, bo wykład nie mam ja, tylko Patrycja, ale uważałem, że może po raz ostatni się tu spotykamy. Taka refleksja, nie tyle historyczna, ale taka bym powiedział, no, dostrzegająca wielkość naszych poprzedników, którzy w trudnych warunkach, w kraju zniszczonym wojną, braku warunków finansowych i strukturalnych, podjęli próbę, którą my dzisiaj kontynuujemy, a którą w Polsce, rozumie, i w Krakowie doktor Patrycja Mensa-Glanowska, Kraków, Polska, właśnie przedstawi. Patrycjo, bardzo Cię proszę.